politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We well-educated people, capable of critical thinking, they're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you never. Your eyes, wake the fuck up, America. Yeah. Linking you your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yeah. That's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get the fuck up. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu Mistrz. I dzisiaj chciałbym na początku odcinka pozdrowić pana widza Lazy Froga oraz jego ukochaną żonę Weronikę. Także pozdrawiam pana Lazy Froga i żonę Weronikę. Dziękuję ślicznie za wsparcie YouTube'owe, fanowskie i gamingowe w tych trudnych oto czasach. Nie każdy ma takich fajnych widzów jak ja mam, ale zawsze coś tam każdy z kimś tam popisze. Także bardzo się cieszę, że mogłem pozdrowić pańską żonę Weronikę oraz pana Lazy Froga, mojego fana, widza. Także pozdrowienia dla ukochanej żony, życzenia ogromne dla żony Weroniki, żony pana fana, mojego widza Lazy Froga. Oby wam się jak najlepiej układało. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Cieszcie się, bawcie się, radujcie się i bądźcie szczęśliwi. Kocham was. Cześć. To był mój czyli Malczu Mistrz. A to jest Heroesy. A to są Heroesy 3. Odcinek drugi. Gameplay Let's Play taki ten. Heroes of Might and Magic 3 wersja HD. Także gramy i cieszymy się i bawimy się. To dobra. To już było. No trochę armii mam, ale wiecie. No po prostu chcę też tak trochę się rozwinąć. Wejdę do fortu. Okej, co tu jest? Opcje przygody to nie. Ustawienia. Kolejny bohater. Koniec kolejki. Sytuacja królewska. Jak to już nie podziemia. A to nie, to nie. Dobra. Zobaczymy, co tam się dzieje w moim inferno. O kurde, to nie mogę. Popatrzcie. Czarty są 3. Kupimy czarty. Okej. I przejdę po czarta teraz. Czekajcie, bo tutaj jest. Pożarta. Axis. Idź po czarta. Okej, dobra. To teraz atakujemy srebrne Pegazy. Kurde, ale to jest zaawansowana jednostka. Kurde. Może ja sobie pójdę w lewo. Tak. Myślę, że pójdę w lewo, to wiecie, nie chcę tak od razu stracić wszystkiego. Jeszcze wykupię jedną armię. Wyprodukuję w spłodze jedną armię, tak, a potem na spokojnie sobie będę grał. O, i teraz można.
Kuźmy sobie. Oczy z niebity, no pozwalam na to, bo coś nie zachęć. A, ale to demony. Bierzemy. Rogate demony. Rogate demony są takie, dobra. Okej, dobra. Może być. A my zbierzemy bohatera. Axis. I idziemy na wojnę z wilkołakiem. Widzimy gówno, ale zjadł już piękno, bo czy chcesz, żeby nie zaatakować go? A zaatakuje, kurde, co mi szkodzi, doświadczenie. A, panie, jeden tylko. O, panie, kurde, panie nasianie. Jedziemy z koksem. Tak, jedziemy z koksem, że spoko. O, panie. Od razu gnole się ubije. A cyk, kurde, headshot. Jeszcze jeden z tych dystansowych, to dobrze mieć dwóch snajperów, czyli gogów, tak? Czarty i dom, kurde, ale ładnie one wyglądają w tej wersji HD, ja pierniczę. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają te postacie w wersji HD. Wiecie, moi kochani? Naprawdę. Yeah. Jeszcze. Cyk. Cyk. O, i cyk. I bum, ta lala. I bum, cyk, i bum, cyk, i bum, ta lala. I okej, dostałem. Dobrze, doświadczenie. A teraz tutaj. Złoto, kurde. Złoto. Na te dziady idziemy. Już nie jesteśmy takie łapu-capu, ale cholera, oni są niebezpieczni, wiecie? Niebezpieczni są. Bardzo są niebezpieczni. Pewnie stracę dużo jednostek. O cholera. Muszę wysłać jednostki. Cholera. Dystansowo. Zniszczą mi kurde, no ja pierdzielę. Jeszcze. Co? Może coś się uda, zobaczymy. Może wytrwam. Zobaczmy. O cholera.
Wytrwałe są dziady. Wytrwałe są dziady, kurde. Dziady są wytrwałe, kurde. Gorzej jak mi się teraz nie uda. To będzie koniec odcinka. No je. Dobra, poszło. Poszło. Dobra, dziadu. Ubijamy dziadów. Ubijamy dziadów. Jeszcze raz. Dobra. To jest ostatni. Ostatni dziad. Trochę mi ubiły, a na szczęście gogi wytrwały i serwery. Serwery trzeba inwestować w rogate demony. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I to rada. Dobra. Trochę mi się udało pobijać. Dobra. Amenus dorime, etc. Klikniemy sobie, wejdziemy. Klatki. Jezioro ognia. Od nowa. Dzień siódmy. Po dniu siódmym będą armie możliwe do wykupienia. Także spoko. Ale na razie teraz będzie przerwa, bo są dwa odcinki Heroesów trójki HD Edition. Także na razie będzie pauza. Po tym odcinku będzie pauza z Heroesami, ale tak wrzucę, może się wam spodoba, może seria zatrybi na YouTubie, zobaczymy. Pozdrawiam i pozdrawiam jeszcze żonę Weronikę, pana Lazy Froga oraz mojego wiernego widza Lazy Froga, czyli właśnie pana. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi widzowie. Cześć Lazy Frog, cześć. Kocham was, trzymajcie się. A teraz jeszcze chwilkę, bo tutaj muszę tutaj pobudować gildię. A, gildia magów.
to trzeba glimaków wybudować, żeby były ifryty, czyli te. Ok, czyli w następnym ruchu jezioro ognia się wybuduje. Super. To spoko. To spoko, moi kochani. To spoko. Ok, to jest mój bohater na poziomie 4 heretyk. No to sobie weź. Teraz podjedziemy szybko do fortecy. Jezioro ognia. No i to jest to, co ja bardzo lubię. Max kupuje. Max. Czemu, kurde, przecież... Co, Golda nie mam? Ja pierdzielę! Golda nie mam, o Jezu. Golda nie mam. No to nic, to... Żegnam, widzimy się w następnym odcinku. To byłem ja, czyli Manchum, a to był Heroes 3 HD. Cześć i czołem, kluski z osołem. Cześć.